To są zmiany wywoływane, to są zmiany w czasie nadejścia impulsu i to są zmiany no, rzędu miliardowych części sekundy. No to są rzeczy rzeczywiście aż trudno wyobrażalne. Miliardowa część sekundy. Drodzy Państwo, do rozmowy o planetach, a także o hipotezach, czy jest jakieś życie na tych planetach. Wrócimy za chwilę. Przypomnę, że słuchacie TOK FM. Archiwum Roberta Bernatowicza. A dzisiaj, drodzy Państwo, mówimy o planetach, o odkryciu planet. Przypomnę, że zasłużył się wielce w tej sprawie nasz rodak Aleksander Wolszczak, a moim gościem jest znakomity polski astrofizyk dr Stanisław Bajtlik. Zapraszamy Państwa do telefonów 022 555 30 40 022 555 30 40. Czekamy na pytania do mojego gościa, a my wracamy do rozmowy. Proponuję zakończyć już wątek związany z pulsarami, dlatego że sprawę planet wokół pulsarów to jest sprawa zupełnie marginalna tego zjawiska. Tak, znamy tylko dwa układy planetarne wokół pulsarów. Pulsary są dość nietypowymi gwiazdami. Mhm. Poza tym powstają w wyniku eksplozji starej gwiazdy. W związku z tym sądzono, to było zaskoczenie, że w ogóle istnieją planety krążące wokół pulsara, bo przypuszczano, że ten ośrodek wokół gwiazdy, która staje się pulsarem, zostaje rozrzucony, rozsypany siłą eksplozji tej gwiazdy. No okazuje się, że jest inaczej. Czyli wokół pulsarów, poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Te gwiazdy wokół pulsarów, nie gwiazdy, tylko planety, nie mają szans na to, żeby tam mogło być jakiekolwiek życie. Tam nie może być życia, dlatego że te gwiazdy są, te planety są nieustannie bombardowane bardzo silnym, zabójczym promieniowaniem pochodzącym z pulsara, wokół którego krążą. Mhm. I tak jak mówię, znamy tylko dwa takie układy, natomiast znamy już sto kilkadziesiąt planet i układów planetarnych wokół innych gwiazd, takich no, bardziej podobnych do Słońca lub wręcz takich jak Słońce. Ja mam prośbę, ponieważ tutaj powstała taka wątpliwość, zresztą jeszcze przed programem rozmawialiśmy o tym, jaka jest definicja planety, czy jakiś, bo to o czym Pan w tej chwili mówił, co krąży wokół tego pulsara, czy to nie musi być jakiś większy kawał, na przykład skały, asteroida? Kiedy to już jest planeta, a kiedy kończy się asteroida? No więc to jest sprawa umowna oczywiście. Mhm. To jest sprawa umowna. Ale przyjmuje się, że planetami są obiekty o masach nie większych niż kilkadziesiąt, powiedzmy 40 razy masa Jowisza. Dlatego, że jeśli te obiekty są większe, to w swojej młodości przeżywają krótki epizod reakcji termojądrowych. Tam się zapala deuter, którego jest bardzo mało. To jest izotop wodoru. Mhm. W związku z tym takie obiekty nazywamy brązowymi karłami. One potem już, te reakcje szybko ustają i te obiekty bardzo słabo świecą. Mhm. Mają niską temperaturę, dlatego kolor brązowy. I takich obiektów zaobserwowaliśmy wiele. Czyli tutaj nie nazywamy ich planetami. Czyli mamy górne ograniczenie. Prawda? Natomiast jak odróżnić planetoidę od planety, to jest sprawa czysto umowna. Można się umówić, że planetoida Ceres, na przykład jedna z większych w Układzie Słonecznym, że też będziemy to nazywać planetą. Jest problem, czy Plutona powinniśmy nazywać planetą. Tak, wiemy, że na peryferiach Układu, Słonecznego znajduje się pas, zwany pasem Kuipera, w którym jest bardzo wiele obiektów o masie zbliżonej do masy Plutona. W każdym razie, skoro mniej więcej żeśmy zdefiniowali... Można wprowadzić taką umowną definicję, że planetą nazwiemy takie ciało, którego masa jest wystarczająco duża, aby pod wpływem własnej grawitacji to ciało się na tyle mocno skupiło, że środek, że wnętrze ulegnie stopieniu. Jasne. No to już mniej więcej mamy czyli teraz to są takie definicje. Obiekty, no powiedzmy Pluton jest na granicy tego, co będziemy nazywali planetą. Mamy teraz sprawę związaną z istnieniem planet wokół takich słońc jak nasze Słońce. Tutaj metoda wykrywania jest inna. Tutaj takie gwiazdy świecą w taki stabilny sposób. One nie wysyłają impulsów promieniowania, tylko świecą światłem ciągłym. Jeżeli pan pozwoli, to wrócimy do tej kwestii odkrywania akurat planet wokół zwykłych słońc za chwilę. Mamy telefon, pan Andrzej z Gdyni. Halo?
Tak, tak, jestem. Słuchamy pana. Tak, witam. Chciałbym się dowiedzieć dla astronomów, no dla ludzi zajmujących się badaniem kosmosu, czym jest pojęcie nieskończoności? Czy próbują w ogóle wyrazić to w jakichś wartościach no, matematycznych, czy w liczbach, czy to się w ogóle da, no, czy próbują, czy dotrą tam, gdzie... Nieskończoność. W takim pojęciu, tak, tak, do nieskończoności, czy w ogóle próbują dotrzeć, czy uważają, że jest to no, w mocy człowieka, czy uczą. Dobrze, dziękuję bardzo. To troszeczkę odbiega od naszego tematu, no, ale możemy spróbować. Możemy spróbować. Znaczy, ja mam taki problem tutaj, nawiązując do pytania słuchacza, kiedy sobie staram wyobrazić, to chyba każdy z nas ma. Ja wszędzie gdzieś potrzebuję jakiejś bariery po prostu. Kiedy sobie wyobrażam, że oddalam się od Ziemi, mijam te kolejne układy gwiezdne, mam ten strach przed tym, że mogę się oddalać w nieskończoność. To jest dla mnie niepojęte. No nieskończoność jest bardzo trudnym pojęciem. Matematycy zaczęli badać nieskończoność w XIX wieku. Wtedy zrozumieli, że mogą istnieć różne rodzaje nieskończoności, że dwa nieskończone zbiory mogą być różnoliczne, że jeden może być bardziej nieskończony niż drugi. Także badanie nieskończoności ma długą historię i zajmowali się tym najlepsi matematycy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że na przykład na grobie Wacława Sierpińskiego, znakomitego polskiego matematyka, na Powązkach warszawskich, wyryta jest sentencja: Wacław Sierpiński, badacz nieskończoności. Piękne. Dla fizyków nieskończoność też jest kłopotliwa, dlatego że właściwie żadna wielkość fizyczna nie powinna być nieskończona. Jeżeli w naszych rozwiązaniach fizycznych pojawia się nieskończoność, to zwykle jest to sygnalizacja jakiegoś problemu. No dobrze. I musimy tę nieskończoność usunąć. Ta nieskończoność dla astronoma pojawia się, kiedy mówimy o rozmiarach Wszechświata. Wiele wskazuje na to, że Wszechświat może być nieskończony i jednych to zadawala, a innych to niepokoi. Tak naprawdę nie wiemy, czy Wszechświat jest nieskończony, czy też nie. A może być tak, że na przykład jest zakrzywienie przestrzeni. Zakrzywienie przestrzeni i kwestia jego skończoności bądź nieskończoności to są dwie różne rzeczy. Wszechświat może być płaski jak kartka papieru i mimo to może być skończony, choć nieograniczony. To znaczy, może nie być w tym wszechświecie żadnej ściany, żadnej bariery, do której moglibyśmy dotrzeć. To sobie bardzo łatwo wyobrazić. Weźmy kartkę papieru. Cóż to znaczy, że ona jest płaska? To znaczy, że własności figur geometrycznych, które będziemy na niej rysować, są takie, jak się uczymy w szkole. Na przykład suma kątów w trójkącie będzie wynosiła 180 stopni. Gdybyśmy narysowali trójkąt na powierzchni globusa, to suma kątów będzie większa niż 180 stopni. No łatwo sobie wyobrazić taki trójkąt, który wyprowadzamy z biegu, dwa południki z bieguna północnego pod kątem 90 stopni, doprowadzamy je do równika i wycinamy jako trzeci bok trójkąta ćwiartkę równika. Wszystkie kąty są proste. Proponuję zamknąć temat nieskończoności, choć jest to niewątpliwie fascynujący temat, ale ponieważ dzisiaj mówimy o planetach, powracamy do sprawy planet. Przypomnę numer telefonu 022 555 30 40. Przypomnę, że naszym wspaniałym gościem jest astrofizyk, pan dr Stanisław Bajtlik, a ja proszę kolejnego słuchacza, pan Łukasz z Krakowa do nas zadzwonił. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, słuchamy pana. Ja miałem zadawać pytanie, które miało być związane z postacią astrofizyka Patryka Garrela, ale może zadam pytanie całkowicie inne. Jaki jest pański osobisty stosunek do kwestii życia we wszechświecie, życia w innych galaktykach? I jeszcze mam takie pytanie, jeśli pan słyszy, tak, że tak powiem, takie sformułowanie ósma galaktyka. Co to oznacza? Jak to można po prostu przekładając na język astronomii określić? Dobrze, dziękujemy. Tutaj mój nasz gość troszeczkę się zdziwił. Ósma galaktyka. Nie spotkałem takiego określenia, ale przejdźmy do sprawy życia. To jest problem, czy istnieje życie poza Ziemią, jest jednym z najwspanialszych problemów naukowych. Dlatego, że jest to problem, który potrafi zrozumieć każdy. Każdy człowiek rozumie, na czym polega pytanie o istnienie życia poza Ziemią. W związku z tym to jest fantastyczne, dlatego że to jest problem naukowy, który interesuje wszystkich. Poza tym rozwiązanie tego problemu i odpowiedź na to pytanie, a tutaj odpowiedź definitywna może być tylko jedna. Gdyby nam się udało znaleźć życie, no to odpowiedź byłaby twierdząca. Tak. Natomiast nikt